Baczność. Sztandar wprowadzić. Do hymnu państwowego. Proszę o wystąpienie dyrektor szkoły, panią Ewę Pachulską. Tragiczne wydarzenie, które miało miejsce w czasie wakacji w lipcu, niespodziewanie zabrało z naszych szeregów dyrektora szkoły. Pana Jerzego Wiałkowskiego. W imieniu Rady Pedagogicznej ogłaszam 3-dniową żałobę w szkole. To jest od dziś do środy włącznie. Proszę wszystkich o powstanie i uczczenie minutą ciszy pamięci dyrektora gimnazjum imienia Mikołaja Kopernika, świętej pamięci pana Jerzego Wiałkowskiego. Dziękuję. Po ludzku patrząc, taki człowiek był potrzebny na ziemi jeszcze długo. Tak wiele dobra mógł jeszcze uczynić, tak wielu był jeszcze potrzebny. I choć teraz towarzyszy nam smutek i przygnębienie, jesteśmy wdzięczni za dar jego życia, za to, że dane było nam z nim pracować, dzielić radości i smutki, porażki i sukcesy szkolnego życia oraz uczyć się od niego o radości i optymizmu. W naszej pamięci dyrektor pozostanie jako człowiek życzliwy, otwarty, szczery, obowiązkowy i odpowiedzialny. Człowiek, który z pracy zawodowej uczynił pasję swego życia. Na zawsze pozostanie w naszych sercach i pamięci. Rada Pedagogiczna Gimnazjum imienia Mikołaja Kopernika w Ślesinie postanowiła uhonorować dyrektora szkoły świętej pamięci pana Jerzego Fijałkowskiego najwyższą odznaką szkolną Złotym Laurem. Proszę o powstanie. Proszę żonę pana dyrektora, żebyśmy tutaj mogli wręczyć jej to odznaczenie. Dyplom uznania za szczególne zasługi w pracy dla dobra młodzieży, za otwartość serca
życzliwość oraz kreatywną działalność na rzecz rozwoju i promocji szkoły, Gimnazjum imienia Mikołaja Kopernika w Szczecinie ma zaszczyt uhonorować pośmiertnie pana Jerzego Fiałkowskiego najwyższym wyróżnieniem, odznaką Złoty Laur. Spocznij. Drodzy goście, rodzice, uczniowie, pracownicy, tragiczne wydarzenie, które ciągle przeżywamy, wymusiło, że teraz dopiero nadszedł moment, że mogę wszystkich przywitać. Witam pana burmistrza miasta i gminy w Szczecinie, pana Mariusza Zaborowskiego. Witam rodziców na czele z Prezydium Rady Rodziców, panią Katarzynę Fryzę i pana Sławomira Gisztera. Witam wszystkich nauczycieli i pracowników szkoły. Szczególnie serdecznie witam was, drodzy uczniowie, bo to wy jesteście najważniejsi, jesteście solą tej ziemi. Szczególnie gorąco witam uczniów klas pierwszych. Drodzy uczniowie, życzę wam bardzo dobrych wyników w nauce, każdemu na miarę jego możliwości. Rozwijajcie swoje zainteresowania i pasje, a każdy pierwszoklasista niech odnajdzie miejsce dla siebie w tej szkole. Nauczycielom życzę satysfakcji z wykonywanej pracy, wytrwałości. Pracownikom, żeby spotykali się ciągle też z poszanowaniem ze strony młodzieży, żeby spotkali się z częstym, serdecznym uśmiechem. Rodzicom zaś życzę, żeby wasze dzieci przyniosły wam jak najwięcej radości. Nam wszystkim, całej społeczności szkolnej, życzę, żebyśmy mogli w spokoju ten trudny, bardzo trudny dla nas rok przepracować, przeżyć. Bo żałoba, moi drodzy, to nie jest tylko dzień pogrzebu, to nie będą tylko te 3 dni, ale żałobę będziemy długo nosić w sercu. Im dłużej znaliśmy dyrektora, bo nawet pierwsze klasy miały okazję już poznać pana dyrektora, dlatego że odwiedził was wszystkich w szkołach podstawowych jeszcze w maju, w czerwcu. Mieliście już możliwość poznania pana dyrektora. I dlatego też ważne jest, żebyśmy tak pracowali, żeby nasz dyrektor, patrząc na nas z góry, był z nas dumny i zadowolony. Dziękuję. Dziękuję. Proszę o wystąpienie burmistrza miasta i gminy Szczecin, pana Mariusza Zaborowskiego. Dzień dobry pani dyrektor, drogie grono pedagogiczne, rodzice, zaproszone osoby, przede wszystkim drodzy uczniowie. Zawsze, kiedy wchodziło się do szkoły, Jurek czekał przy wejściu i zawsze tutaj z uśmiechem przyprowadzał do tej sali, gdzie rozpoczynaliśmy rok szkolny, czy kończyliśmy rok szkolny. Zawsze to była taka fajna, wyjątkowa sytuacja, być u was w szkole i to taki coś bardzo, bardzo przyjemnego. Zawsze bardzo lubiłem tutaj do was i lubię nadal do was przychodzić. Rozpoczynamy nowy rok szkolny i nikt takiego scenariusza by nie przewidział, bo Jurek na koniec mówi, żeby wszyscy tylko szczęśliwie wrócili do szkoły, do ławek, żebyśmy mogli uczyć się i żebyśmy mogli się spotkać wszyscy razem. Nikt nie przewidziałby, że zabraknie właśnie Jurka.
Pierwszoklasiści zaczynają dzisiaj rok szkolny. To wyjątkowa szkoła. Pani dyrektor, która pełni obowiązki dyrektora szkoły od połowy sierpnia, mówiła o tym, że spotkaliście pana dyrektora. Musicie pamiętać, bo na pewno w tej chwili, kiedy go spotkaliście, to był bardzo wyjątkowym człowiekiem, bo taki miał styl bycia, taki miał charakter, potrafił skupiać wokół siebie mnóstwo ludzi. Na pewno w tym momencie, kiedy był u was w szkołach, na pewno poznaliście go jako fajnego, wyjątkowego człowieka. Nie będziecie mogli doświadczyć tego, co by wam przekazał podczas tej trzyletniej nauki, ale musicie pamiętać do końca, że to był taki bardzo wyjątkowy człowiek i dlatego musicie czerpać z waszych kolegów, ze starszych klas to, co pan dyrektor mógłby wam przekazywać, bo to bardzo ważne. Niestety wszystko idzie do przodu, wszystko musi toczyć się dalej. Dzisiaj spotykamy się, rozpoczynamy kolejny rok szkolny. Na pewno pan dyrektor Jerzy Fijałkowski będzie czuwał nad wami wszystkimi i będzie wam pomagał w tych trudnych sytuacjach. Pan Jerzy Fijałkowski został również odznaczony najwyższym tytułem w mieście i gminie Ślesin, zasłużonym dla miasta i gminy Ślesin. Na mój wniosek Rada Miejska podjęła uchwałę w miesiącu sierpniu o nadaniu właśnie takiego tytułu. Powiem, że naprawdę jemu ten tytuł się bardzo należy.